wychodzimy z tego cienia mgły co się wydarzyło po ogłoszeniu OpenAI GPT Turbo 4 wiesz co Sam Altman jesteś out czy interesy tak naprawdę reprezentuje w tej sytuacji board przez pierwsze kilka dni prano absolutnie publicznie brudy, wszystkie brudy firmy tam nie było dziękujemy samowi było fantastycznie kochamy cię chodź przytulimy nie no, powiedzmy no, szczerze nawet... wywalili go na zbity pysk fuk ulało się trochę nie ja ustawiam, że nie. Ostry Mgły. Ostry Mgły kiedyś e, użyłem tego zwrotu, pamiętacie, był taki challenge, tam się rapowało i tak dalej, i ja pisałem tekst dla naszego challenge i tam padło Ostry Mgły. To wychodzimy z ostrzego Cienia Mgły. Bru numer 11, Tomek Onyszko, rozprowadzający Sebastian Gębski, dzisiaj w operze? Tak, Opera Mydlanej. Mydlana. My, do dlaczego? Mogę przerwać prompt. Dobrze, potem podrzucisz prompt e, Opera Mydlana, Ciekawe dlaczego. Wojtek Ptak w delegacji, więc dzisiaj ma inną zasłonę. Będziemy potem robić konkursy, w jakiej sieci hoteli jest Wojtek. Zaczynamy, czyli zaczynamy nasze brew. Dla tych, którzy są niezapisani, jak zwykle zachęta taki mały subscribe na dole. Informacje o nas są pod spodem. To jest CTO Morning Brew, My mamy jeszcze coffee w piątek. Co drugi piątek znajdziecie nas. No dobrze, tutaj nasze myśli nieuczesane, opinie niepowiązane z naszymi pracodawcami. Zastrzegamy się jakiegokolwiek liability prawnego, co do opinii, które wyrazimy, i nie mamy żadnego insider knowledge, więc tak tylko nie wiem. Jeszcze jakiś disclaimer chcecie zrobić? Oj, myślę, że wystarczy. Już I tak czy jak żaden prawnik nas nie obroni. Jak już sobie Dobrze. do tego przyjdzie. Prawnicy mieli ostatnio dużo roboty, to o tym pogadamy za chwilę. Myślę, że duże rachunki latały, latały, latały. Przejdź do logopedy to zanim przejdziemy do prawników i dlaczego mieli duże roboty, to może podzielimy się tym, co fajnego znaleźliśmy, bo mi się ta część nasza podoba, więc nie wiem, Sebastian, zacznijmy od ciebie. Ty Zawsze masz coś ciekawego, więc go ahead. U mnie będzie tradycyjnie, czyli ciekawa książka, ale myślę, że pozycja może być zaskakująca, bo to jest w nikt ogóle self Tak, nikt się nie spodziewał. Książka pana inżyniera o nazwisku Adi Osmani. Pewnie go kojarzycie. To jest człowiek, który od ładnych kilkunastu lat siedzi sobie w Google. Jest generalnie Zwykle kojarzony z tematami webowymi, internetowymi. On teraz jest chyba w Teamie Chroma, ma taką fajną misję, że to make web faster. Napisał już parę książek zazwyczaj dotyczących JavaScriptu, ale dlaczego ta jedna, o której teraz chcę powiedzieć, jest taka unikalna? Otóż, wyobraźcie sobie, że Adios Mani właśnie opublikował książkę na temat Developer Experience. A developer experience to jest jedna z rzeczy, która moim zdaniem sprzedaje produkty. To jest rzecz, która jest dosyć ciężka do złapania, dosyć ciężka do zdefiniowania. Wiele firm jeszcze jej nie do końca rozumie, natomiast ona totalnie robi różnicę. I Adi napisał o tym naprawdę niezłą książkę. W tej książce są nie tylko i wyłącznie jego opinie, ale też powołuje się na gości, których interwiuował, na ludzi z Wesela, na, na ludzi z Google. A. Rozkłada temat na czynniki pierwsze, czym jest dobry developer experience, daje trochę przykładów. Książka jest odrobinę, od można powiedzieć, chaotyczna. Natomiast mimo wszystko uważam, że jest bardzo duży value, Bo to jest temat, który jest super istotny. A ja jestem mocnym zwolennikiem tego, żeby produkty sprzedawać za pomocą właśnie dobrego developer experience, a nie za pomocą inwestowania w sales, marketing i tak dalej. Jaki są? Tytuł jest, to jest po prostu Developer Experience. Okay. Ona jest dostępna na pubie, więc bardzo łatwo można ją znaleźć. Albo chyba przy, na stronie Adyga Osmani też będą tam jakieś linki. Także to jest taka duża rzecz, którą chciałem się podzielić. I jeszcze mała anegdotka na koniec. Nie wiem, czy patrzyliście na reakcję ludzi po Websamicie, bo WebSamit w Lizbonie, słuchajcie, odbył się. Nie, nie popatrzyłem się, faktycznie A, przeszedł jakoś. Tak, przeszedł. Natomiast co <laughs> ciekawe, no, tam te 70 tysięcy osób się tam pojawiło i opinie są takie, że wprawdzie tak, w tym roku no, big Tech się wycofał, ale to dobrze. Że oni zwykle i tak marudzili i sprzedawali tylko. <laughs> Także te, te opinie mnie naprawdę rozbawiły. Także był Dobrze, kontekst: od... Web Summit, bo może nie każdy łapie, tam przed samym Web Summit wybuchła mała drama związana z ownerem, który wyraził się na temat Izraela, o ile pamiętam, i tak, wojny w i... Palestynie i nie tylko. Kilka dużych firm, albo takich mało znaczących, AWS, Amazon, Microsoft i inne tam powiedziały, że nie będą na Web Summit. Ale jak widać, Web 3 crowd i Web Crowd docenił, że ich tam nie ma, mieli więcej fan na tym wielkim stadionie. Ja zawsze się zastanawiam, co oni widzą na tym stadionie. To chyba jest stadion. Z tym Developer Experience, to jest ja znowu jako grecki chór nasz mały, to jest w ogóle dobry temat pod kofi, albo tutaj nawet, bo jak o tym powiedziałeś, to ja pierwszy miałem takie, no dobra, ale co to jest to Developer Experience, nie? taki nieuchwytny duch tego, nie? to tak myślę, że powinniśmy sobie zrobić mentalną. Także. Dobrze Wojtek, jakie ty masz dobre tematy na dobry tydzień? Ja dwie rzeczy, nie do czytania, ale do oglądania. Więc pierwsza rzecz, taka bardziej w ramach ciekawostki. Za kilka dni po dramie w OpenAI, do której pewnie wrócimy, Ilya wystąpi. wypuszczono jego wideo z TEDA, które ma tytuł The Exciting Peruse Journey Towards AGI. Natomiast osobiście jestem mocno zawiedziony. Myślę, że idzie stać na dużo ciekawszego toka, więc nic jakoś odkrywczego, więc to bardziej w ramach ciekawostki, jeżeli ktoś chce zobaczyć. Natomiast druga rzecz, którą bardzo chciałem polecić i to akurat jest świetne. Andrzej Karpaty, każdy jego film, który wyjdzie, no widać, że Andrzej się po pierwsze przygotowuje i to nieraz, ja jestem ciekaw ile tygodni, bo tego jego szkolenia na przykład, jak stworzyć własny LLM albo jak działają sieci neuronowe, to jest 3-4 godziny kodzenia, bardzo dobrze wytłumaczonym całym backgroundem tego wszystkiego. No i co mamy w środku? Po pierwsze mamy tak naprawdę intro do llm -ów. Mamy jak je trenujemy, co to znaczy trenować llm -y? Mamy tak zwane internale, tak? czyli jak, jak działa już pod maską taki LLM. Mamy fine tuning i problemy z fine tuningiem. I mamy coś takiego, co on zamyka jako future of LLMs, czyli problemy skalowania, multimodality, self-improvements, coś do czego zaraz nawiążę, czyli OS, LLMOS i całe security, jailbreak, jailbreaking, prompt rejection i tak zwany data poisoning. No i coś, co jest bardzo ciekawe, co Andrej Karpati od jakiegoś czasu zaczął o tym opowiadać, to jest jego koncept LLM jako kernel, Przyszłego e, systemu operacyjnego opartego o LLMy, gdzie LLMy e, koordynują sobie e, swoje zasoby do rozwiązania konkretnych problemów. Natomiast co jest ciekawego w tym koncepcie? Po pierwsze, LLMy będą miały więcej wiedzy niż e, jakikolwiek człowiek. E, po drugie, będą mogły sobie przeglądać internet. Po trzecie, będą e, oczywiście to już się dzieje. Będą mogły napisać sobie własny kod, uruchomić go, poprawić w celu do, 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 dokonania jakichś dodatkowych obliczeń lub transformacji danych, mogą widzieć i słyszeć, to już mogą. Mogą generować dźwięki i obrazy, to też już powolutku mogą. Pracujemy nad czymś takim e, jak długoterminowe myślenie, e, to jest jeszcze problem, natomiast e, jak wiecie, jeżeli bardzo długi macie czat, interakcje z takim LLM-em, no to on degraduje dosyć szybko, więc to jest coś, co trzeba rozwiązać. Natomiast on e, opowiada, że to jest właśnie problem do rozwiązania, Kolejny, mogą, będą mogły się samo doskonalić w dziedzinach, gdzie jest dosyć wyraźna e, funkcja nagrody, czyli na przykład, chociażby, możemy pomyśleć tutaj o zdrowiu, inwestowaniu, on tam kilka rzeczy wspomina. Mogą do, e, dostosować się do bardzo konkretnych zadań, no i przede wszystkim taki LLM będzie mógł się komunikować z innymi LLM-ami. Także istnieje szansa, że będziemy widzieli właśnie taki nowy paradygmat systemów operacyjnych, więc bardzo polecam e, to wideo. Bardzo w, e, przyjemne wprowadzanie do tematu i przyszłości LLM-ów. Nie mamy jak wysłać łapki w górę, to na tym miejscu, gdzie nagrywamy, bo ja obejrzałem i też e, się podpiszę. Taka, taki jeden komentarz, no właśnie, fizyczna łapka w górę, dwie. Taki jeden komentarz, bo powiedziałeś, że Karpaty się przygotowuje. Taki nie, może to jest właśnie wyjątkowo ten człowiek, który wie o czym mówi i po prostu potrafi <laughs> to powiedzieć w prosty sposób, bo trzeba przyznać, że on to opowiada w bardzo prosty sposób. Nie? przygotowany, bo to jest ten sam interview dla Skry ja tak, AI Ale on w ogóle jak robi te swoje wideo i jak słuchałem wywiadów z nim to on po prostu właśnie to jest to co niektórzy pokazują, nawet jest to na pewno. Tak. Nawet w tym co, o czym zaraz będę mówił, to też było powtórzone, że jeżeli coś wiesz i znasz się na czymś, to potrafisz to odpowiedzieć bez żargonu i tak dalej, nie? To tak. A jak snułeś tą przyszłość LLM-ów, tak sobie pomyślałem Kurde, ciekawe kiedy dojdziemy do tego, że one dojdą do wniosku, że lepiej browse'ować internet, przeglądać Facebooka, TikToka i inne rzeczy zamiast robić te wszystkie użyteczne rzeczy dla tych ludzi. I rzucać shorty na Tiktok. To Więc to reward function zdecyduje o tym. Generalnie pytanie, to tak, pytanie, kto pierwszy, pytanie, kto pierwszy wyszkoli LLM do picia kawy. I będzie ten. Dobrze, to ja może już krótko, ale tak, mam dwie rzeczy. Jedna to jest artykuł, który zresztą dostałem od ciebie Wojtek. Więc internet, knowledge sharing, jakieś tam lata. Tytuł tego artykułu to Services Firms Are Out of Runway. Czyli to jest generalnie o tym, że te firmy, które miały łatwe życie, takie duże molochy między innymi, polegające na Professional Services i tak dalej. Mimo o dużych firmach z 3-literowymi, 4 -literowymi skrótami, żeby nie operować nazwami już. No to generalnie ich biznes gdzieś wyparowuje. I to jest akurat coś, co ja obserwowałem tak czy inaczej na rynku, ale to jest ciekawe, bo duża część ludzi pracuje w ten czy inny sposób w firmach tego rodzaju, bo to nie, jest, nie musi być tylko professional services, właśnie jak duża firma outsourcingowa, są też software houses i tak dalej, nie? Bottom line na końcu to jest, gdzie jest twoje value proposition w tym wszystkim. No i ten artykuł mówi, że value proposition tego typu firm się gdzieś tam kończy. To podlinkujemy i przeczytajcie dla tych, którzy są zainteresowani. A drugie szybko to też książka, którą akurat wiem, że Sebastian też czytał, bo widziałem na Goodreads, polecam. Clear Thinking, Shane Parrish, z takiego czegoś, co się nazywa Farnam Street. I jak skończyłem jedną książkę, to pomyślałem, że to jest książka idealnie, bo ona jest o myśleniu, czyli jak myśleć, takie patterns, coś, co Sebastian czasami mental, pytaża, models. mental models, dookoła myślenia, co nam przeszkadza myśleć, jak myśleć i itd., dalej. Ale ta książka ma idealny balans pomiędzy długością, ilością rzeczy w środku, ilością takich historii, które Shane przytoczył na temat takich przykładów. Nie ma tego za dużo i po prostu się tego tak dobrze słucha i tylko się wyciąga te rzeczy. Ja na przykład od ręki jakąś tam jedną rzecz zaimplementowałem po prostu na dzień dobry. Skończyłem słuchać, siadłem w Obsidianie, zacząłem coś tam stukać. Więc clear thinking, duży props, 10 na 10. Kojarzycie Farnham Street? To to jest właśnie Farnham Street. Jak kojarzycie czerwoną serię, Mental Models, to to jest właśnie ta seria. Tak, także duża rzecz. No dobrze, napiłem się z czerwonego kubka, to przejdźmy do rzeczy trochę bieżących, trochę niebieżących. Widziałem takie wideo, i to wideo wyglądało tak: idzie sobie taki mały chłopak z takim kubkiem, nie? i słychać w tle taki głos, tak: dasz radę, dasz radę. Taki mały, mówimy z dwa lata, nie? z takim kubkiem, dasz radę. I on tak idzie, jest próg, nie? i tak mu, fuk, ulało się trochę, nie? i tam słychać z tyłu takie: nie, spoko, nic strasznego, nie panikuj. I, ten tak... I rzuca tym kubkiem, wszystko się rozlewa i ucieka w panicę. I komentarz do tego było: ilia. W trakcie boardu OpenAI całego tygodnia. Więc pogadajmy o OpenAI. To musi się wydarzyć. Ja nie wiem, czy musimy, robić, czy musimy robić wstęp. No była drama w OpenAI. Nie, trzeba e... przypomnieć, nigdy nie wiadomo, kiedy to jeszcze wygląda. Dobrze. Więc mieliśmy w zeszłym tygodniu, w zeszłych dwóch tygodniach dramę w OpenAI, która zaczęła się od wysokiej C, czyli w piątek... No, już kilka dni temu, Kilka dni temu. po konferencji Microsoftu, gdzie postawiono tak. bardzo mocno na współpracę. Po ogłoszeniu z... OpenAI, GPT Turbo 4, GPT, My Świat, to board powiedział: Wiesz co, Sam Altman, jesteś out. No i zrobili to w taki sposób, że napisali o tym na Twitterze. On się tam podobno dowiedział chwilę wcześniej, to i tak cud, nie. No ale było trzęsienie ziemi, bo to się zrobiło w piątek po południu, znaczy naszego czasu po południu, czyli jakieś tam, ale też wczesne popołudnie w PST. No, i mieliśmy niezły thriller korporacyjny przez cały weekend, bo tam Sacia wsiadł pewnie w jeta i poleciał ratować sytuację. Board zrobił 3V w trakcie weekendu. We wtorek chyba okazało się, że sam Altman znowu będzie CEO. Z Bordem to nie wiem, co się w zasadzie stało, bo nastąpiła Radio Silence, czyli chyba nic nie ogłosili dalej. Znaczy nie, już no, są tak. osoby, które mają do tego boardu dołączyć, są wspomniane. Mamy e, firmę, która jest na szczycie, szczycie szczytów, jeżeli chodzi o OpenAI. O, o open Mamy e, widocznego CEO, który właśnie ogłosił duże sukcesy, zrobił też duży splash z ogłoszeniami. Mamy corporate board w całej strukturze, która jest e, dość pogmatwana, jeżeli chodzi o OpenAI, który go usuwa. Mamy dużego inwestora pod tytułem Microsoft, który tupie nogą i mówi: To ja cię zatrudnię. Bo tam był taki moment, w którym sam Altman pracował w Microsoftie chyba z trzy godziny. Mamy pracowników. Boording go przestraszył. Mamy pracowników w tym interim CEO, którzy mówią: Sam kochamy cię, wróć. Co się wydarzyło? Kto chce zacząć? Ja mogę zacząć wobec tego. Znaczy, Zacznij. Tak. Jest bardzo dużo ciekawych faktów dodatkowych, jeszcze zanim dojdziemy do jakiejś oceny, ale takich, które towarzyszą temu, co tam się wydarzyło. Czyli właśnie, board tak naprawdę nie jest boardem OpenAI, jego części komercyjnej. Dlatego, że tak jak wspomniałeś, ta struktura jest dosyć skomplikowana. Na samej górze jest czapka, która nazywa się OpenAI Nonprofit. Nad tą czapką jest Board of Directors. Pod tym OpenAI non-profit jest dopiero holding, który tak naprawdę jest nad OpenAI Global, które ma charakter capped profit. Czyli nie jest po prostu for-profit, ale capped profit. I tak naprawdę inwestment Microsoftu jest właśnie w tą firmę, w OpenAI Global, która jest capped profit. To jest skomplikowana struktura. To jest struktura, która Bardzo. na dłuższą metę nie broni się i to nie ułatwiło dlatego że można sobie zadać pytanie to czy te interesy tak naprawdę reprezentuje w tej sytuacji board. Jeżeli board jest non profit i tak naprawdę to nie jest ta spółka czy ten byt, w który Microsoft zainwestował. kolejna ciekawa rzecz jest taka, że w tej komunikacji, która się wtedy pojawiła, to była komunikacja mocno ofensywna. Tam nie było dziękujemy samowi, było fantastycznie, kochamy cię, chodź przytulimy. Nie, to było tak, że straciliśmy zaufanie. To było tak, że nie był konsystentnie szczery, jeżeli tak tłumaczę. To nie, no, powiedzmy szczerze, rektualnie. wywalili go na zbity pesk z firmy. Ta, I to jeszcze tak, z wielkim językiem. hukiem, bo nie, nie oszukujmy się, tak, tak znanego CEO nie wyrzuca się z tak publicznie otwartą krytyką. To z reguły jest podziękowanie za nie lata no, wiecie, pracy dla, i kierowania dla, firmy. Myślę, myślę, że dla porównania możemy dać coś, co się wydarzyło później. Nie? CZ Binance, który y, musiał zapłacić za to, żeby nie iść do więzienia. Po, w końcu pewnie pójdzie, nie? Ale I podziękowano mu za lata pracy. Odchodził z te... CEO, to generalnie napisał i teraz odpłynę: będę się zajmował inwestycją, filantropią i w ogóle będę myślał nad dobrem świata. Nie? to mówimy o CEO, który ma criminal charges. Poddał firmę i tak dalej. Nie A tutaj mamy kogoś, kto jest na topie, nie poddał firmy i po prostu jest wyważony. Tydzień, tydzień po evencie, który był odebrany bardzo, bardzo pozytywnie, generalnie w firmie, która jest cały czas liderem rynku, no tak. Były, chodziły dodatkowe smaczki. Czyli na przykład to, że w bordzie jest D'Angelo, który już miał podobną historię w chłorze paru ładnych lat temu, gdzie pozbył się tak naprawdę swojego CEO i swojego kofoundera. Tutaj też spowodowało to jakieś plotki. Co więcej, potem zaczęły wychodzić informacje na temat tego, jak wyglądał All Hands, który został na szybko zwołany wewnątrz OpenAI, bo tam padały te pytania konkretnie o to, co sam zrobił, co przekręcił i tak dalej. Odpowiedzi były wymijające, nie udzielono odpowiedzi, i w końcu padło zniecierpliwione pytanie z tłumu, czy się kiedykolwiek dowiemy, na co SudSkever powiedział, że nie, co już w ogóle spowodowało w tym momencie duże wewnętrzne napięcia. W ogóle sytuacja z tym boardem też była trochę, powiedziałbym, specyficzna, dlatego że w, w ten board był poza pewnego rodzaju równowagą. Tam bodajże w lipcu doszło z niego kilka bardzo ważnych osób, David Hoffman i tak dalej, więc na chwilę obecną to był taki board 50-50, połowa ludzi to byli ludzie z... Firmy z OpenAI, a połowa ludzi to byli ludzie zupełnie spoza firmy. I to nie reprezentujący inwestorów. Tam nie było nikogo od Microsoftu, tylko to byli ludzie na przykład reprezentujący w jakimś sensie research w obszarze OpenAI. No, ale to się właśnie wiąże z tą strukturą, o której powiedziałeś, nie? że Microsoft, który w tą komercyjny holding włożył 49% tak naprawdę w tej chwili przy tej ewaluacji miał, nie? Normalnie miałby kogoś w board jako seed po prostu kontrolowałby częściowo firmę, nie? a tutaj nie. Mają sama Altmana. Tutaj to, oh. też, to, też, to też słuchajcie, widać. Tak? Także ja bym powiedział, że na temat, na temat tego, co się działo w OpenAI, ciężko jest się wypowiedzieć. Bo naprawdę to była strasznie dziwna sytuacja. Bo z jednej strony, przez pierwsze kilka dni, prano absolutnie publicznie brudy, wszystkie brudy firmy. Na Twitterze lądowały ogłoszenia, chyba live, w ogóle nieprzemyślane z, z każdej strony. Bez szczegółów, tak jak Sebastian powiedział. Bardzo dużą ilością smaczków, natomiast tak naprawdę w momencie, kiedy ogłoszono sam Altman wraca, nastąpiła absolutna cisza radiowa. Słuchajcie, to są pierwsze tweedy się pojawiają teraz od pojedynczych ludzi na zasadzie, świetnie nam się pracuje, zobaczcie jaki mamy uśmiechnięty zespół. Więc to jest jedyne jeden z, tak naprawdę, co wiemy, ja bym powiedział. Jeden z powracających to pokazuje, bo tam Grek chyba wrzuca po prostu tak, tak, takie success że... Takie spotkanie. Natomiast jest kilka smaczków. To, co na pewno wiemy. Mnie zainteresowała osoba Helen Toner, czyli jedna z osób, która głosowała na pewno za odejściem czy wyrzuceniem sama z firmy. I to jest ciekawa osoba, bo to jest 30-kilkuletnia pani profesor, która zajmuje się sztuczną inteligencją i bezpieczeństwem sztucznej inteligencji. I ona była zatrudniona z ogłoszeniem wielkiego sukcesu przez sama Altmana który twierdził, że ona wniesie zrozumienie globalnego krajobrazu sztucznej inteligencji, mówiąc po polsku, dla bezpieczeństwa ludzi i narodów, tak? Także to było takie ogłoszenie w momencie, kiedy ją zatrudniał. Tak, Podniosłem aby. się 3 centymetry nad parkiem tak, w tej chwili. Każdy się powiedziałeś... wtedy. To jest na pewno specjalistka w tym temacie. Ona ma wiele publikacji, sobie kilka zdążyłem przeczytać, przygotowując się do naszego odcinka. I co na pewno wiemy? Na pewno wiemy, że kilka tygodni, chyba bodajże na dwa tygodnie przed tym całym zdarzeniem, ona opublikowała taki paper, który się nazywa Decoding Intentions, AI and Costly Signals. W której ona podniosła taki koncept costly signals, czyli kosztownych mechanizmów sygnalizacji, może tak byśmy powiedzieli w, po polsku. I ona takie bardzo krótko do brzegu podniosła, że. Tak naprawdę te modele są powiązane takimi specyficznymi właśnie sygnałami, kosztownymi sygnałami, które w tym momencie już wiążą ręce firmom, które nad nimi pracują i tam ona cztery grupy miała. Tying hands, czyli że wiążemy sobie ręce, jeżeli chodzi o jakieś zobowiązania publiczne i prywatne w współpracy z partnerami. Sankost, utopione koszty koszty w przyszłości jeżeli chodzi o weryfikację tych systemów AI i koszty możliwe do zredukowania. Natomiast podsumowując, chodziło jej też bardzo mocno skrytykowała OpenAI, że zbyt wcześnie opublikowano ich model w formie chatbota, co zmusiło firmy, wszystkie pozostałe firmy do wystartowania w wyścigu zbrojeń, do którego nikt nie był gotowy. No, i ona bardzo wprost skrytykowała właśnie, właśnie OpenAI, gdzie była w bordzie, a bardzo pochwaliła Antropika, który wstrzymał się jeszcze przez wiele miesięcy. No, to trzeba sięgnąć właśnie trochę głębiej, bo to już pisze o tym bodajże Wall Street Journal, było o tym na Strategery, że generalnie samowi z Helen to już nie po drodze do jakiegoś czasu. Więc sam wykorzystał tę publikację do tego, żeby pozbyć się. Helen z Borda, ale to się nie udało, przepadł w głosowaniu. W związku z tym nastąpiła reakcja. Podobno to Helen teraz zaczęła mobilizować Bord do tego, żeby pozbyć się sama. Żeby to się udało, udała się do Sudskewera, który do tej pory trzymał linię ze swoimi kolegami zatrudnionymi w firmie i udało się go przekonać, bo on jest bardziej idealistą chyba niż pragmatykiem i wynik jest taki, jaki jest. A tu jeszcze zanim oddam głos Tomkowi, to jeszcze jedna bardzo ważna rzecz odnośnie tego Borda, który już skrytykowaliśmy chyba z trzech stron. Problem z tym boardem jest też taki, że de facto nikt tam nie miał skin in the game, dlatego, że nawet sam Altman nie miał żadnych equities, jeżeli chodzi o OpenAI. On ich po prostu nie wziął, stając się CEO tej firmy. A co też <coughs> powoduje, że optyka na te akcje tego boarda również jest specyficzna, ona będzie specyficzna. No właśnie, bo wiecie, Sebastian powiedział, jak to się wydarzyło, ja tam trochę obracowo też. A Wojtek, jak zwykle, to dziękujemy Ci, Wojtek, ratujesz nas merytorycznie. E, patrzyłeś na to chłodno, co tam się dzieje pod spodem, tam jest jakaś merytoryka i tak dalej. Ale no ja wiadę z boku, uninformed opinion. Wydaje mi się, że właśnie gdzie jest klucz tego wszystkiego? nie? Bo klucz może być w dwóch miejscach albo komercyjnym czysto ktoś próbował przejąć firmę i tak dalej. Zresztą to były takie spekulacje nie? i wywołał błąd, bo to się dzieje też czasami. Nie? Dla tych, którzy nie wiedzą, Game of Thrones to jest, firma, to jest film o firmach, nie? Jak tam ludzie wywalają siebie nawzajem, przejmują firmy i tak dalej. Ale myślę, trochę, trochę myślę, że bardziej to jest to, że mieliśmy po prostu firmę, która jest na wznoszącej fali jednak, tak? jest liderem. Jest liderem, nie, nie tylko wznoszące, tylko robi tę tak. falę. I to właśnie tak. też Helen pokazała, że OpenAI robi to Tak, ale wiesz, falę. komercyjnie też się gdzieś to, to zaczyna spinać, widać w tym przyszłość. Faktycznie jedynym, co prawda, rozwiązaniem jest coraz większe modale i tak dalej, to Karpaty fajnie mówi też, nie? w tym eee, swoim wideo. Tutaj się z tobą nie zgodzę, bo to komercyjnie tak naprawdę Microsoft stawia na e, Tak, GPT. ale to, wiesz, to jednak e, ten i myślę, że klucz wszystkiego na końcu to kwestia tego, że OpenAI po prostu miało swoją własną wojnę o tożsamość, nie? czyli Pojawiło się gdzieś pytanie pod tytułem to, kim my jesteśmy, no i pojawiło się w bordzie kilku ludzi. Według mnie, akurat Ilia, to mógł być po prostu tak wykorzystany, jak powiedziałeś. Pojawił się idealista, którego gdzieś tam rozstawiali, po ten, ale może miał też swoje. Ale wydaje Wiecie, mi się, tu są że to, widzieliśmy... Musimy pamiętać, że w przeciwieństwie do sama Altmana, który jest wizjonerem i osobą, która zaraża innych wizją, tutaj mamy dwóch bardzo twardogłowych naukowców, tak? Przy waluacjach. Idących w takie miliardy, to naukowcy już nie są naukowcami. Sorry, tu powiem tak szczerze, co myślę. Ale wiesz, właśnie, wydaje mi się, że to, co obserwowaliśmy, to była dokładnie wojna o tożsamość OpenAI. Tak? Czy będziemy firmą komercyjną, czy będziemy firmą inną, czy będziemy pod kątem współpracy z Microsoftem, czy z kimś innym, czy będziemy właśnie rozwijali się jako ktoś, kto jest uzależniony od jakiejś firmy i kto reprezentuje tę, czy będziemy inną. Nie wiem, na ile rozmawiali o kolejnych rundach waluacji i tak dalej, nie, czyli z kim pójdziemy, czy będziemy dalej kontynuować strategię pod tytułem jesteśmy tu powiązani mocno z Microsoftem, czy pójdziemy, spróbujemy zostać własnym entity, może kolejnym Microsoftem RAI, tak? No i jak te pytania się pojawiły, to się chyba okazało, że jest kilka osób, które mają inną odpowiedź, i stworzyły jakąś frakcję. No i rozpętały tą główną Ja tylko taki jeden komentarz będę miał, że jak się zaczyna taką burzę, to warto mieć dobry plan. To, co ja obserwowałem, to, że tutaj planu było zero, tak? No bo ustalmy, jeżeli CTO e, nic nie mam do tej pani, e, wychodzi, że jest dużo mądrzejsza ode mnie, patrząc na to, co robi. Ale jeżeli CTO zostaje nagle interim CEO i wrzuca kocham sana na alt pana, e, no to kurde, nie było planu, nie? A, to, to wiesz, to już daleko sięgasz. Ja bym tak. E... To jeszcze nie padło, aż się zdziwiłem, bo myślałem, że któryś z was już to opowie wcześniej, ale no jest ta ideologiczna walka, która się pojawia online, nie tylko w kontekście OpenAI, pomiędzy tymi frakcjami, czyli effective altruist i Effective Accelerationist, czy jak tam się nazywa? O tym rozmawialiśmy, zobaczcie, w poprzednich grup, gdzie rozmawialiśmy o tych. Technymist Optymist Manifesto, dokładnie. Tak. E, I tu te osoby, które są w bardziej, one są konkretnie zdeklarowane jeżeli chodzi o te frakcje. a Więc podejrzewam, że tu jednak pieniądze pieniędzmi, ale gdzieś mimo wszystko, może jakaś misja, może jakieś poczucie odpowiedzialności, a może po prostu ego i może po prostu konieczność udowodnienia innym, że ja mam rację, tak? No. Która tak naprawdę być może jest mało wsparte finansowo, bo skoro oni nie mają tego skin in the game, to może właśnie to ego gra wtedy większą rolę. Więc ja podejrzewam... czego ego to tam latało na poziomie pod sufitem, to znaczy tam ego to wszystko... Nie duszę, tylko z różnych motywacji. Niektórzy mają tego właśnie na zasadzie: ja tutaj chcę, robię super rzeczy dla świata. Niektórzy mają tego, tak jak powiedziałaś, The nie? Ja tutaj po prostu siedzę w tak multimiliardy dolar, bilion dolar w biznesie, że w ogóle jestem super. Kara Swisher tak o tym pisała, że tu u każdego było to widać, tylko nie wszyscy pozwolili temu wyciec aż tak bezpośrednio do mediów. Mm -hmm. A ja bym powiedział, że jednak jest trochę w tym wszystkim takiej, wiecie, takiego ciekawego dramatu, który się dzieje na naszych oczach, że jeżeli faktycznie by się okazało, że tutaj poszło o, ten, o tą wizję firmy, że jednak jest kolejna, kolejna sytuacja, w której wygrywa skomercjalizowanie danego pomysłu, a niekoniecznie jego bezpieczeństwo. I w firmie, która robi fale, jeżeli wygrywa wizja komercjalizacji, to jednak to może powodować pewne zmartwienie i pewien niepokój, bo to nie jest pierwsza firma, w której to się wydarzyło. Tak? Przypomnę, że bodajże dwa lata temu podobna drama była w Google, i Google jednak ten Responsible AI zespół wyrzucił z ogromnym hukiem. Więc mamy do czynienia z wyścigiem Big Techów. Kto zrobi le większą, lepszą sztuczną inteligencję? I tak jak wspomniałem wcześniej, właśnie ten e, mamy bardzo ciekawe koncepty, które prawdopodobnie stworzą w ogóle nowy paradygmat komputerów, nowy paradygmat inteligencji. I firmy, ja tylko... które z hukiem stawiają na komercjalizację tego, a nie na zastanowienie się, co jest bezpieczne dla nas. Zrobię tylko taki mały trend, że w tym samym momencie, kiedy OpenAI rozdzierało szaty i krzyżowało swojego CEO, to Facebook wywalił, albo inaczej zlikwidował swój zespół odpowiedzialnego AI. Nie? Eee, tak Przeszło to bez echa, bo <głos》> wszyscy pisali sam Altman, ale, ale tego samego dnia było ogłoszenie, że właśnie to co mówisz. Nie? że ma, e, Wszyscy Mark stawiają rozmowy, komercjalizację tak naprawdę. Tak. Koszta, no więc... żeby tego nie robić. No właśnie, ja myślę, nie? że to nie są koszty, że to są ludzie, którzy, wiecie, mówią, poczekajmy, zobaczmy, co to w ogóle mamy, nie, z, nie rozumiemy tak naprawdę wpływu, e, nie rozumiemy, bo to o tym pisze właśnie Helen, że na przykład, wiecie, ten wpływ na politykę i demokrację jest nie do przecenienia i my tego nie rozumiemy. To to, to mówisz, lecimy. Z zadam takie pytanie, bo przyszło mi ono do głowy na szybko. E, trochę zainspirowane też tym wideo Karpatyego, tak naprawdę, i tym, co powiedziałeś. A co, jeżeli za dwa lata okaże się, że mamy kolejne AI winter? Nie? Czyli się okaże, że doszliśmy do granicy LLM-ów i e, firma taka jak OpenAI nie ma nic innego. I co, jeżeli oni już to wiedzą? Puch. Tylko oni, czyli kto? Ci Open ludzie, AI, którzy jak są Accelerations, ryser, tak. czy ludzie, którzy są e, A, Altruists? Widzisz. Wiedzą po prostu i teraz mają swoje frakcje i jak na to patrzą. Nie? No, bo gdybym ja był tym akcelerem przyspieszaczem, nie? no to bym powiedział, okej, okay, to widzę, że dochodzimy do ściany. Jedyne rozwiązanie to są coraz większe, coraz szybsze, ale y coraz więcej e, po prostu to jest to, co Karpaty mówi w tym wideo. W tej chwili nie wiemy, jak to działa, wiem, że jak zrobimy większy, to będzie lepsze. I oni mówią, okej, okay, to przyciśnijmy do końca, bo tutaj mamy ścieżkę, którą widzimy, że się kończy, ale jak po prostu przywalimy tych GPU pieniędzy i wszystkiego, to wymyślimy coś nowego na pewno w ciągu dwóch lat. nie? I powiedzieli full speed ahead, żeby nie było kolejnego AI Winter, bo mieliśmy takie okresy, w których był Hype AI i potem się okazywało, że jest flat na następne 20 lat. Nie? W pewnym hmm. sensie to no już oni się po prostu dzieje. Bo... powiedzieli. Tak, i oni powiedzieli, pedał do końca komercjalizacja i tak dalej, bo musimy mieć pieniądze na to, żeby wymyślać nowe rzeczy. Nie? W pewnym sensie to już się dzieje, bo opublikowano też niedawno paper, w który, Google zresztą, który krytykuje współczesną architekturę i, i współczesne modele z powodu tego, że nie są w stanie generalizować, czyli nie są w stanie powiedzmy wymyślić czegoś poza ten korpus, który został im podany, tak? czyli nie są w stanie e, syntetyzować ciekawych e, nowych konceptów, co oznacza, że tak naprawdę nie są w stanie wy, w, na dłuższą metę w, prawda, wymyśleć coś, czegoś e, przełomowego powiedzmy. Natomiast jest to problem, który jest rozwiązywany. Nie, nie wiemy co się wydarzyło, bo nie mamy tych faktów, nie? ale zaokładamy, wiesz, jest coś takiego, sam przychodzi i mówi, słuchajcie, jesteśmy w tym miejscu, musimy to przycisnąć, idziemy full speed ahead, będziemy firmą komercyjną, tutaj po prostu orzemy rynek, a oni mówią, hola, hola, za szybko, nie chcemy tego. Nie? No i mamy sami z bo postawił ten likely, not likely, jak, jak o tym myślicie? Ja bym powiedział, że tutaj wybuchło kilka różnych rzeczy. Myślę, okay, że dajesz. myślę, że sam sam z siebie to nie próbował. Właśnie to jest chyba jego główny grzech, że on tego nie zrobił. <ścoughs> Czyli, że ta dziwna chora struktura, zawieszenie między non-profit a profit, ono sobie trwało i w końcu wybuchło, gdyby i to jest jego odpowiedzialność jako CEO, żeby coś z tym zrobić. Albo może robił, tylko robił to po prostu aż tak niewprawnie, że okazało się, że to jednak Toner miała większy wpływ na firmę niż, niż de facto on. I to ona była w stanie zorganizować lepszy kup niż on. A więc to jest jedna rzecz, to trwanie w zawieszeniu to był jeden, pierwszy grzech sama. Drugi grzech sama to było słabe governance, jeżeli chodzi o tą firmę. Okazało się nagle, że ludzie bez skinny games są w stanie go od tak po prostu wyaustować, a on tak naprawdę musiał bardzo, e, wykonywać bardzo nerwowe ruchy, żeby, żeby jakoś tą sytuację ogarnąć. To jest kolejny, kolejna bardzo zła rzecz, która się tutaj wydarzyła. To, co powiedziałem wcześniej, że nie wiadomo, kogo reprezentował board. Na pewno nie reprezentował inwestorów. Myślę, że to, że. No to że... fakt, akurat. Tak, to, że powiadomili ich tam chyba minuty dosłownie przed wywaleniem sama. Myślę, i myślę, oni... że, myślę że tak szczerze, że Satya miał taki duży. What the fuck moment. Dokładnie tak. To, co powiedziałeś wcześniej odnośnie planu, że to wyglądało, jakby ten plan się posypał jak domek z kart i potem to już było bardzo słabe zarządzanie kryzysem. Co więcej, chyba najlepsze zarządzanie kryzysem tutaj to było ze strony Microsoftu. Bo Microsoft bardzo szybko zaczął ratować, co się da. Microsoft bardzo szybko okazało się, że ma backup plan, czyli ściągnięcie Altmana do siebie. Więc koniec końców, nawet gdyby. Salesforce to... dał podobną propozycję, tak naprawdę. No, bardzo rozmawiamy o poważnych to... rzeczach. Rozmawiamy o poważnych rzeczach. Tam nie tylko Salesforce, też Nvidia CEO wyszedł i powiedział od ręki, że jeżeli ktoś z OpenAI ja chce mieć spokojny dom, to ja tutaj płacę i przyjście. Ale jak ja bym miał faktycznie powiedzieć wskazać jedną osobę, która wygrała ten cały kryzys wizerunkowo, i tak dalej, to to jest Satia. Bo Sacia pokazał się jako CEO, który znaczy, przynajmniej wiesz, pokazał się jako CEO, który nie boi się podejmować decyzji szybko, nie który po prostu wie, gdzie jest walił jego firmy, jego robota, bo on po prostu wszedł i powiedział: Ja tutaj stawiam na OpenAI, wszędzie mam kopilota, byłem na konferencji, powiedziałem, że to jest, a wy mi tu wywalacie numer, to ja biorę sama zabawki i po prostu wiesz. No i miał, tak jak powiedziałeś, miał backup plany, nie jeden, bo tam było kilka takich ten, no i po prostu miał akcję, nie? czyli w piątek się dowiedział, w sobotę sam był u niego, jeszcze jest tam z dwoma kluczowymi ludźmi, nie? Więc tutaj wiecie, a w sacia pokazał na wieczór że wie... z 700 osobami. Tak, Także to też tak ale ciekawe. wiesz, tutaj, tutaj według mnie nie wiem, co się odbywało w, w tych pokojach, ale Sacia pokazał, że znaczy nie pierwszy raz, że wie, na czym polega jego robota po prostu. Nie? Za co mu tam płacą w tym Microsoft. Ja może powiem coś niepopularnego, ale mm, dla mnie taką. Ciekawą postacią w tym wszystkim jest Sam Altman. I wcale nie jestem jego ogromnym zwolnikiem. Także tutaj on zresztą to już chyba nawiązaliśmy do tego, że projekt World Coina pokazał ciemną stronę Sam Altmana i to bardzo mocno. I ja wiem, że cały internet go teraz kocha i cieszy się z powodu powrotu jego do firmy. Natomiast dla mnie. To jest osoba, która ma przynajmniej kilka twarzy, a widzimy na co dzień taką, którą on chce nam pokazać. I powiedzmy, on też umie świetnie, w, jednak w marketing, tak? To jest świetnym marketerem. Więc ja osobiście trochę obawiam się tego, co, co sam Altman jeszcze pod, będzie potrafił odwalić w przyszłości. Polecam Kare Swisher i to, co napisze. To jest standardowy egzek, jakiego można znaleźć w Silicon Valley, ze wszystkimi swoimi wadami i, i, i zaletami. Ja bym tylko jedną rzecz, bardzo krótką polemikę tutaj z Tomkiem wszedł. Czy największym wygranym tu jest Satya? Ja bym powiedział, że on zdecydowanie pokazał, jak się robi crisis management. To w wielu, inny, w wielu innym to nie wyszło tutaj. Pod tym względem tak, ale ja bym powiedział, że jest inny wygrany. I ten inny wygrany to są wszyscy proponenci modeli otwartych. Dlatego, że nagle okazało się, że gdyby to się wszystko poszło trochę innym torem, gdyby to się wszystko rozsypało, gdyby e, to, to hard dependency Microsoftu na openai usługi w tych wszystkich swoich kopilotach i innych ustrojstwach, nagle mogłoby się okazać, że to nie był aż taki fantastyczny pomysł. A ten Satya to jest jeden wielki nieudacznik, bo tak naprawdę to nawet nie umiał zadbać o governance to taki, takiej gigantycznej inwestycji, gdzie zapakował tyle dolarów. A zupełnie się nie troszczył o swoje interesy. Więc ocena SATI mogła być tu dramatycznie inna. Natomiast bardzo szybko podchwycili ten temat. Między innymi ludzie z Hugging Face, żeby po prostu pokazać, że słuchajcie, zobaczcie, niby stabilne, a w ciągu jednego weekendu mogło się okazać, że cały ten progres, cała ta para w gwizdek, jeżeli chodzi o OpenAI, to może sobie przejść po prostu do historii. W związku z tym, no. nawet nie to, że otwarte modele, ale biblioteki, frameworki, rozwiązania, które umożliwiają podmiany modeli, czyli model agnostyczny, czyli wszelkiego rodzaju longchain, tam open lamy, czy jak to się tam nazywa, czyli rozwiązania, które nie zamykają cię. Tutaj już pojawiło się sformułowanie, jak groźne może być vendor locking w przypadku modeli. Dobrze, ten temat będziemy musieli chyba wziąć osobno na tapetę, bo tutaj ja mam trochę jednak analogię, patrzę na open source i całą resztę, nie? czyli jak sobie popatrzymy przez pryzmat open source na to, nie, no to pytanie, ile z tego open source znaczy istnieje i tak dalej, ale ile ciągną tego enterprise, komercyjne firmy, ile ciągnie na rynku open source i jak nie. Ale to trochę e, może, no mówię, to szeroki temat, to możemy sobie pociągnąć potem, e, wziąć to osobno na tapetę. Kilka razy już o tym rozmawialiśmy. No ale dobrze, mieliśmy dramę, nie? czyli wydarzyło się, była burza, w piątek wywalili sama, cały weekend wszyscy. E, nie tylko w Polsce, ale inni eksperci pisali breaking news. E, wszyscy pisali to samo i nic, bo nie wiedzieli nic. E, OpenAI ten... is nothing without people. Tak, tak. Ziemia bez ludzi też. I mamy... dalej nie wiemy nic, podkreślam. <d acuerdo> dalej nie wiemy nic, ale są fakty. nie? Czyli po burzy sam Altman wrócił. A Helen wleciała. To podkreślam. Tak. Czyli nie ma Responsible Więc... AI w, w przedstawiciela w zarządzie OpenAI. Tak Więc w pytanie, co nam daje to Albo co wam mówi to, że sam Altman po tej całej zadymie wrócił do bycia CEO OpenAI i jak według Was to wpłynie po całym tym zamieszaniu na OpenAI jako firmę i rozwój firmy, już powiedzmy, tak? Ja bym zaryzykował, że oznacza przede wszystkim coraz ściślejszą współpracę z Microsoftem. I ja myślę, że po cichu Satya bardzo dobrze się zabezpieczy, żeby takiej sytuacji drugi raz nie było. I zastanawiam się, czy to nie będzie taki scenariusz jak z DeepMindem, czyli jest niby firma na boku, ale powolutku, powolutku wchłaniamy ją coraz bardziej, aż w pewnym momencie będzie i się okaże, że jest dział wewnętrzny Microsoftu, tak naprawdę. To już widać, że wiecie, tak naprawdę, jeżeli Microsoft by zakręcił kurek OpenAI, jeżeli chodzi o infrastrukturę, to OpenAI by nie było. A to czy OpenAI nie, Open nie może zrobić pivot takiego dużego pod tytułem pójść i zrobić to co Antropic, na przykład wziąć finansowanie od dwóch różnych vendorów, powiedzieć, Pytanie czy może? rzucamy się na Amazona i tak dalej? Wiecie, pytanie czy może, no to też tutaj to co było, to co na pewno widać to, że pracownicy jednak idą za samym, a sam idzie za Microsoftem. O, to tutaj to, co powiedziałeś, że pracownicy idą ze samym, to tak na Twitterze wyglądało, że tam 700 osób na 770, już 710, 720. Natomiast ja szczerze mówiąc, okej, okay, to będą spekulacje. Natomiast uważam, że to była bardzo dobrze zorganizowana akcja. I ta akcja to nie była spontaniczny pokaz miłości do sama, tylko to było bardziej to, że o ile Satya miał interesy całkiem nieźle zabezpieczone, czyli co, ściąga sama, sam, teraz ściąga ludzi, jakoś, być może z jakimś opóźnieniem, może to będzie czkawka przez pół roku, ale mimo wszystko interesy Microsoftu ogólnie są zabezpieczone, poza tym, że smrodek się będzie ciągnął. To tam jeszcze byli inni inwestorzy, którzy wkładali kasę i którzy na tym wszystko by stracili. Bo to, że ci ludzie przeszliby do Sati, to co z ma z tego win od Kosla? No nic poza tym, że już prawdopodobnie swojej reputacji po prostu nie odzyska. Więc tam szczerze mówiąc, mogło to schodzić do dantejskich scen łącznie z groźbami, które karalne to przy nich jest mały przymiotnik. Tylko po prostu była bardzo poważna rozmowa z ludźmi typu Murati, z ludźmi typu Sudskewer, że słuchaj, spieprzyłeś to i masz to odkręcić, a jeżeli nie, to nie wiem gdzie ty sobie będziesz szukał pracy, czy że będziesz szukał sobie zajęcia, szukał sobie czegokolwiek ale w innego, Ale gdziekolwiek bliżej niż Mars, to się może nie udać i że tak powiem musiał być tam mały shake-up i to tak naprawdę podejrzewam, że właśnie ludzie typu Murati, ludzie typu Sudskewer błyskawicznie opowiedzieli się, że jednak Kochają sama i podejrzewam, że biegali dookoła i przemawiali do ludzi, że słuchajcie, to jest wszystko jeszcze do odkręcenia, ale żeby to się wydarzyć, to wy musicie zrobić to, a to. I to było w interesie ludzi, bo tam, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, jeżeli chodzi o Equity, to jest trochę porażka, była trochę porażka, ale mimo wszystko ludzie przechodząc do Microsoftu traciliby. To było jasne, że straciliby pewne benefity, straciliby pewną korzyść z bycia w OpenAI. W związku z tym kontynuacja była w ich interesie. Kontynuacja była również w interesie Microsoftu, mimo wszystko. Natomiast e, powiedzieliście coś takiego, że m, będzie większa integracja z Microsoftem. Kurczę, wcale nie jestem pewien. E, bo, tak. Wojtek na... powiedział? Nie. Yeah. Tak, słyszałem. E, natomiast e, ja bym powiedział w ten sposób, że. Na pewno inwestorzy się teraz zabezpieczą, czyli już skończy się to, to, to hasanie i na pewno już w tym momencie będą mieli znacznie większą kontrolę nad tym, co się będzie działo. Natomiast ja bym się nie zdziwił, gdyby Satya gdzieś tam w glochach Microsoftu wydał swoim pułkownikom, że słuchajcie, przejąć ich pewnie nie przejmiemy, bo znam Altmana, będzie się przed tym bronił. W związku z tym, ma, ma, wy macie przyjść do mnie z planem, jak my się w ciągu dwóch lat przechodzimy na naszą wewnętrzną technologię wow. i się ich pozbywamy. Narysowałem 100%. Nie wiem, czy było to widać. To, to się wydarzyło na pewno. To Znaczy, Satya i Microsoft To na 100%, procent, bo to Backup w... plan. Tak. Myślę, że taki człowiek jak on na pewno ma backup plan w tej sytuacji. Nie, za dużo na to postawili. Po prostu za dużo postawili na. I pamiętajcie, że oni nie mają brandu OpenAI, oni mają brand Copilot. Nie? Na czym ten copilot będzie działał? Nikt nie będzie zwracał uwagi tak długo, jak będzie działał, jak będą w stanie beat the drum w hype, copilot, to, to, to się wydarzyło na pewno. Dobrze, ale żeby trochę podsumować i zamknąć taką klamrą, bo nie odpowiedzieliście, dlaczego sam wrócił, bo nie wiemy, ale okej. Okay. Dobrze, to tak dwa, może trzy pytania i szybko tak, nie? Wasza opinia, ale krótko. Czy OpenAI się u niezależni jako taki czysto komercyjny byt, czyli powie, teraz jedziemy jako OpenAI komercyjnie nie związani z Microsoftem, z innym wendorem, to my będziemy sami na siebie zarabiać. Ja obstawiam, że nie. nie. Będziemy mu teraz trudniej. Okay. Trudniej niż byłoby wcześniej. Dobrze. To mamy pewnie 3, 3 do 0 na nie. Ja nie widzę tego modelu, bo oni, model jest value, ale sam model komercyjny nie jest value, nie? Bo nawet te GPT i takie rzeczy, które wyszły, to Microsoft, wy nie wiecie, ale tam bo nie obserwowaliście, ale oni wypuścili dokładnie to samo. Może kulawę, może koślawę, ale jednak, nie? Zresztą mamy Langchain i inne rzeczy, które też wypuścili, więc trudno im jednak złapać tą taką komercyjną przewagę. Sama, za rok. Dalej będzie CEO? O, nie jestem pewny. No to mamy chociaż coś, co będziemy mogli sprawdzić za rok. Będzie ciche sprzątanie. Słuchajcie, on może sobie być wizjonerem, natomiast on jako egzek czy on nie zawiódł tej sytuacji? To sprzątanie już się zaczęło. Tak jak mówię, Helen wyleciała. I po cichu, powolutku, ale zaczęło się już sprzątanie. Według mnie zostanie. <laughs> Trzecie pytanie czy jest spekulacyjne. Takie bardzo mocno. To kto wejdzie na ich miejsce na tronie AI? U, czy to jest ciężkie pytanie. Tutaj ciężko odpowiedzieć tak, nie. Ja z wielką ciekawością obserwuję to, co Sebastian powiedział, to zresztą już wspominałem w poprzednich brewach, czyli open source i open sourceowe modele. To jest według mnie taki niedoceniony koń w tym wyścigu. Sebastian? Kto wejdzie? A, kurczę, miałem sobie zażartować. Albo czy... kto jest w kolejce, o. Miałem sobie zażartować, czy tylko polskie firmy mam wymieniać. Okej, okay. <grym> Jak jak miał na kogoś postawić, to chyba mimo wszystko postawiłbym na Antropika, czyli ludzie, którzy mają, można powiedzieć, dosyć podobne DNA, oni się tam po prostu wykluczyli w pewnym momencie z OpenAI. Kto wie, może Cohere, może ktoś inny, może, może Google nadgoni. Ciężko no może się Chińczycy może Chińczycy, Właśnie. jeżeli chodzi o otwarte modele to ja nie jestem, znaczy uważam, że one cały czas będą pewnego rodzaju odpryskiem niższym jakościowo natomiast na ich podstawie będzie można budować fajne wyspecjalizowane rozwiązania czyli nie takie general purpose LLM -y. i ja bym to jeszcze tak zupełnie dorzucił też z boku, że nie powiedzieliśmy o tym w ogóle natomiast to, że się zaczęło to sprzątanie w OpenAI to również oznacza, że pewni ludzie stracą swoje iluzje bo ja zakładam, że kiedy jednak ja się zaczynał jako non-profit, to część ludzi tam przyszło dlatego, że chciało zrobić coś dobrego. W każdej firmie tak jest. A I, i, i ja znam kilka takich firm, nie będę tutaj akurat, nie mam pewnie zielonego światła od nich, ale to są firmy, które się borykają wewnętrznie z tym, że w momencie przejścia na komercjalizację część ludzi. Nie godzi się z tym, ma z tym duży mentalny problem i po prostu wychodzi stamtąd. Więc być może jeden z powodów, dla których sam nie zdecydował się na to uporządkowanie tego wcześniej, było to, że się po prostu bał, że zbyt dużo ludzi mu odejdzie. Po prostu dlatego, że są zbytnimi misjonarzami. Zwłaszcza, że nie mieli takiego skinny game, jakiegoś finansowego. Więc może się A, nas okazać, że eksodus mimo wszystko będzie. To, co powiedziałeś, to jest prawda. To nie musi być firma związana z AI. Ja to obserwowałem też u siebie. Firma rośnie, część ludzi dochodzi do wniosku, dlaczego rośniecie i tak dalej. Ten temat open source to sobie gdzieś weźmiemy osobno, bo ja to pytanie wcześniej to było dokładnie dlatego, że myślę tak jak Sebastian. Znaczy, temat open source będzie i on będzie dr, może ciągnął innowacje, ale komercyjnie będzie ciężko. To jest to samo, co jest z open source. Jaki jest model tego i tak dalej, nie, znowu się pojawi, to, bo, ale zobaczymy. Dobrze. Co będzie z OpenAI? Zobaczymy. Drama się trochę skończyła, uspokoiła. Faktycznie bardzo ciekawa jest cisza radiowa. Nagle się zrobiło, po prostu nikt nic nie pisze, oprócz szczęśliwych informacji. Myślę, że za jakiś czas się pojawią jakieś ogłoszenia, właśnie taki shake-up, typu ten wyleciał z bordu, ten wszedł i tak dalej, i Zobaczymy, czy sam Altman wejdzie w rolę takiego wiodącego CEO. Faktycznie to jest to, co Sebastian mówiłeś. Nie? No, on nie pokazał takiego bycia tam tym wiodącym firmę, może wiodącym branżę, tak, ale firmę i to jest też ciekawe, że wiesz, że ten facet jednak kilka rzeczy zrobił, no ale na końcu on musi dorosnąć teraz, nie, i powiedzieć, no to już nie jestem właśnie tam altruistą, coś, nie, tutaj jest firma, albo chcę ją ciągnąć, albo idę sobie robić inne zabawki. Po łaj kombinatorze był krytykowany, zobaczcie, co stało z Brockmanem, wrócił, ale Czermenem już nie będzie, napisał sam, że wrócił tak. i teraz będzie kodował. Zobaczymy. Dobrze, zmieńmy na chwilę jeszcze Kółka, miałem powiedzieć Gears, ale muszę ten. Coś Biegi. kompletnie innego. Biegi, tak. Porozmawialiśmy o jednej dramie, ale w międzyczasie przynajmniej z przecieków radiowych, znowu na social mediach i innych, wyszła trochę inna drama albo taka kwestia podejścia. Jest taki człowiek, Jack Dorsey, ludzie już o nim zapomnieli, chyba, ma długą brodę, tak, podobno, prowadzi kilka firm, Twittera odstrzelił, ale z tego co pamiętam, to jeszcze stake ma, bo on chyba swój stake. Świetnie e, wyszedł Twitterze. na Twitterze. On chyba włożył swoje akcje, o ile pamiętam, do tego, co on robi, nie sprzedał ich, ale to tam można by było sprawdzić. No ale dlaczego o nim mówimy? Bo Jack ma kilka firm dalej, ma taką firmę Block, między innymi, w której tam dewelopuje różne rzeczy, kolejne płatności. Ja jestem ich fanem, bo oni tam robią dookoła digital identity, ciekawe rzeczy, ten cały TBD. I na social mediach pojawił się taki przeciek wiadomości wewnętrznej od Jacka do swoich pracowników, który w skrócie można podsumować tak, Przestajemy się przejmować tym, że nie performujesz. Jeżeli nie performujesz, to znaczy, że po prostu się ciebie pozbywamy. Performance plany nie działają. Przestajemy na to tracić czas. Zamiast robić performance plany, po prostu będziemy się żegnać. Jakieś ewaluacje kwartalne cokolwiek. Nie, no nie będziemy tego robić, nie będziemy sklamtan, będziemy tylko raportować, jak ktoś nie performuje, to do widzenia. Ja też będę raportował, będę jak performuję, będziecie mnie oceniać. No i w ogóle cały ten taki nie wiem jak to nazwać, ale otoczka dookoła rozwoju, performance'u i tak dalej, to jest bullshit i się tego pozbywamy. Ja to tak przeczytałem. Overhead i to jest w ogóle jeszcze e, denial of service na menedżerach, tam padło dużo fajnych sformułowań, tak, strasznie tak. mi się spodobał ten mail. No tak, ale to jest w poprzek tego, co robi branża, nie? I tak jakby common wisdom, e, bo wydaje mi się, że jednak wszyscy, znaczy wiesz, no teraz jak sobie pomyślimy, typowa firma rośnie i tak dalej, pojawia się Dział HR, pojawia się HR Business Partners i tak dalej. I teraz wiesz, to, co Jack właśnie wykreślił, nie, to jest clue istnienia tych wszystkich działów na końcu. Nie? To jest takie podejście typowe. no to Co będzie robił menadżer, jak nie będzie performował swoich ludzi, nie? oceniał i tak dalej. No tak, ale to może tak, wbije się to z swoimi komentarzami. Mi się ten mail podobał, bo on w tym mailu... tam Konkretnie punktuje pewnego rodzaju grzechy, które zauważył. Czyli na przykład West and West, że są w firmie wygodne pozycje, gdzie po prostu można sobie siedzieć i na przykład, będąc mediocre manager, trwać, dlatego że masz jakieś tam brilliant people w swoim, w swoim, w swoim, w swoim drużynie, w swoim teamie. A on to punktuje i, i jakby sugeruje rozwiązania, jak, jak, jak sobie z tym poradzić, czyli na przykład gdzie są wymagane uproszczenia, e, pokazuje jak może wyglądać prostym tutaj ewaluacji, gdzie po prostu są tak naprawdę trzy można powiedzieć wartości, czyli że ktoś jest below expectations, meets expectations, above expectations. Mówi też o tym, że ewaluacja powinna być w trybie ciągłym, a nie tam ad hoc, czy nie na przykład roczna. Dyskrytywnym co trzy e, miesiące, co sześć tak. miesięcy i tak dalej. Mówi tak? o tym, że Powinna być na podstawie celów, które sobie ustalamy, czyli na przykład co mamy dowieść, co mamy stworzyć. I to jest wszystko piękne. Nie mówi o tym, dlaczego doszło do takiego stanu, jaki jest, takiego złego stanu. Ja tu sobie zaryzykuję swoją opinię. Oczywiście feel free, jeżeli się nie zgadzacie. To, co widzę bardzo często w organizacjach, to jest takie małpie kopiowanie. Dobra, czyli jesteśmy już na tyle dusi, że potrzebujemy jakoś oceniać ludzi, no bo oni tam muszą rosnąć karierowo, to skopiujmy gdzieś, skoń, skopiujmy gdzie od innych mądrych ludzi, skopiujmy, nie wiem, z jakiegoś dużego enterprise'a na przykład. A i to samo w sobie nie jest głupie, bo my to zazwyczaj kopiujemy dlaczego? Dlatego że na przykład, jeżeli skopiujemy jakieś formułki, jeżeli skopiujemy jakiś framework, czy na przykład oceniamy ludzi w X kategoriach, to wtedy ta formułka, ten wzór jest dla nas takim argumentem, że to jest fair. Dlatego, że my się chowamy za tą formułką. To formułka tak powiedziała. A poza tym, jeżeli gdzieś się coś sprawdziło, no to fantastycznie znaczy, że dlaczego mało mi się nie sprawdzić u nas? Problem polega na tym właśnie, że my wprowadzając tego typu procesy, frameworki, performance managementy, bardzo rzadko oceniamy efekty. Nie mierzymy ich. Nie widzimy tych efektów ubocznych, które się wtedy wydarzyły. I to jest zasadniczy grzech. A i to jest moim zdaniem coś, co tutaj było słoniem w pokoju. Czyli skoro już słyszał o tym Jack Dorsey, CEO Bloka, że po korytarzach ludzie mówią, że to jest denial of service na menedżerach, albo może słyszał takie ekskluzy od menedżerów, że ja się nie mogę tym zajmować, bo ja mam, nie wiem, 75 jakichś reviewsów, z których tak naprawdę nic nie wynika, albo z naszych, na przykład nasz proces pipowy jest totalnie nieefektywny, bo potem i tak 95% ludzi wychodzi, tak naprawdę, a zajmuje to pół roku, to to. Wielkim słoniem w pokoju. Kultura się przez to zepsuła, bo wszyscy to widzieli, ale każdy widział, że nikt nie reaguje. I w końcu to CEO musiał walnąć ręką w stół i powiedzieć, że e, panowie i panie, to tak może nie być. I dlatego mi się tak podoba, bo to jest strasznie mocny przekaz dla kultury, że od tej pory nie, nie hodujemy tych słoni w pokoju. Tylko jak coś jest nie tak, to po prostu działamy. Wiesz, co mi się też ten przekaz podoba, bo jak to przeczytałem, to, to jest taki przekaz, który po prostu właśnie adresuje issue albo po prostu daje jakieś rozwiązanie. To jest trochę taki Paarowy moment tego, co Elon zrobił ze staffem swoim, czyli wyciął ludzi i powiedział: że Jesteście nieefektywni, albo inaczej, organizacja jest nieefektywna. Jak się pozbędę trzech, czwartych ludzi, to i tak będzie działać. Tutaj Jack powiedział: Procesy są nieefektywne i się ich pozbywamy, i to dalej będzie działać, i ja wam pokażę trochę jest ciszej dookoła tego. Tutaj jest, ja dam trochę taki może background, nie? No bo jak wiecie, prowadziłem, znaczy byłem częścią jakiejś firmy, tam też ją tworzyłem, nie? I faktycznie ludzie potrzebują jakiegoś procesu dookoła tego, żeby mieć ocenę nie? z różnych powodów. Nie jest progresja w tym, jest kwestia nawet czysto compensation, itd. i tak dalej. w którymś momencie pojawia się pytanie, jak to robić. No i tak jak mówisz, tutaj to, to, mówię, pojawia się też funkcja HR, HRBP. Bierzemy kogoś, kto to wie, on przynosi ten proces. Tak dużo włożyliśmy pamiętam w to, żeby on był skwantyfikowany, na przykład. To jest zawsze strasznie trudne. Nie? Ale faktycznie, jak już mówimy o tym Daniel of Service, no to raz na kwartał, to, co się działo, to my po prostu traciliśmy prawdopodobnie z miesiąc pracy na to, żeby wszyscy przeszli przez Performance Review, jeden na jeden i tak dalej, i tak dalej. Potem wszystkie wnioski z tego utworzenia nowego planu. I to oznaczało, że zostawało dwa miesiące tego kwartału na zrobienie tego planu i tak naprawdę miesiąc, bo potem już się zaczynało podsumowywanie. Nie? I okej, okay, nie zadaliśmy do tego pytania, ale faktycznie jest to. W kwestii produktywności firmy jako takiej, to, to jest waste. Nie? nie mówię, że nie jest potrzebny, ale pytanie, czy nie da się optymalnie. Jack mówi, da się. Nie? Druga rzecz, i pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy o tym w Kofi. A może jak znajdę odcinek, to podlinkuję. Bo ten punkt, który tam jest, pipy, nie? performance improvement plany. My doszliśmy też do wniosku, że pipy nie działają. To znaczy, Raz na jakiś czas, faktycznie ten performance improvement się po, poprawia, ale moje to też subiektywne stwierdzenie, on się poprawia tylko dlatego, że ta osoba, która dostała ten feedback, wzięła się za siebie i się zebrała wewnętrznie. Ja nie wierzę w performance improvement plany, takie pod tytułem: pójdę do kogoś, powiem, nie performujesz, wystawię jakiś plan i on zacznie go robić i ten nie. Jeżeli do tej osoby dotrze, że z jakiegoś powodu nie performuje źle się dzieje, dotrzemy do go z jakąś sytuacją i ta osoba sama się ogarnie, to, to zadziała ale organizacyjnie według mnie nie zadziała. Dlatego ja jestem cały za tym, co on tam napisał pod tytułem, jeżeli nam to nie wychodzi, nie jesteśmy w stanie się dogadać, to nie mamy performance improvement planu, rozchodzimy się, szukasz sobie czegoś innego, tak? Więc to jest taki harsh bardzo, co on napisał, Nie jest. ma w tym, ma w tym generalnie, ma w tym merit. To nie jest takie pod tytułem, ja tutaj jako Jack wymyśliłem sobie, że ja teraz będę działał inaczej. Nie, on popatrzył na, może faktycznie trochę, wiesz, tak to jest taka rozmowa, którą miałem na boku niedawno z kilkoma osobami pod tytułem Ludzie, którzy dowożą, muszą mieć trochę w psychopaty. Nie? E... Sorry. Więc on na to popatrzył swoim okiem i powiedział, nie, to są rzeczy, które nie działają, ja to tak zmieniam. Nie? Pytanie, czy to się ludziom podoba u niego, nie wiem, ale podejrzewam, że nie. Niektórym Pytanie, nie. czy to źle dla blok? że ci ludzie powiedzą, pójdę gdzie indziej. No właśnie. To zależy na ile działa. to, co w musisz sobie, e, musisz się zastanowić, kto zostanie, tak? I jaka będzie motywacja i e, ogól, ogólnie kultura pracy tych osób, które zostaną, bo istnieje szansa, że optymalizujesz pod performance, tak funkcja nagrody, tak I, e, i zostaną ci high performerzy. To jest, więc ja bym powiedział, zależy pod co optymalizujesz, i uważaj, o co prosisz. No i tutaj istnieje szansa, że to będzie firma high performerów ze wszystkimi tego zaletami i wadami. To nie jest wtedy prosta kultura pracy. No, wiesz, nie to prosty to prosty. nie jest też kultura, prosta kultura pracy i e, umówmy się. W takiej kulturze, na przykład, e, bardzo trudno jest, bardzo trudne są sytuacje. To nie jest czarno-białe. Bardzo trudne są sytuacje w momencie, kiedy na przykład e, high performer problemy mentalne, tak w sensie mental health issues jakikolwiek, tak? może każdy może mieć gorszy okres w życiu. No, i okazuje się, że masz świetnego gościa, ktoś, ktoś na przykład z, z czynników rodzinnych lub osobistych ma cięższą sytuację w życiu. No i teraz albo się trzymamy tych standardów i go wypieprzamy, albo mówimy, no, tworzymy subset tych standardów dla pewnej grupy. I to są już takie sytuacje, które są ciężkie. No, Idzie... Tu to too, too far, moim zdaniem. E, bo czym jest PIP? Moim zdaniem PIP jest dwiema rzeczami. Po pierwsze, pip jest workaroundem dla innego problemu. I tym innym problemem jest to, że wiele firm nie umie w performance management trybie ciągłym. Czyli pip jest czym? Pip jest tak naprawdę lekiem na to, że ty jesteś czymś zaskakiwany. Bo dostajesz feedback na przykład po pół roku albo po roku. I to jest sumaryczny feedback za cały rok. I w sumie nie miałeś, nikt ci tego nie powiedział, że na przykład pod jakimś względem zasysasz, czyli nie miałeś szans się poprawić. Więc pip jest tylko i wyłącznie workaroundem na ten problem. Więc jeżeli ktoś umie feedback w trybie ciągłym, i w tym momencie dzieje się to, co powiedziałeś, Wojtek, czyli na przykład ktoś ma problem, problem natury jakiejkolwiek, czy takiej, jakiej powiedziałeś, czy może jakiejkolwiek innej, ale jeżeli ten feedback jest on-time, dawany na bieżąco, to moim zdaniem wtedy po prostu nie jest PIP, tylko to jest ciągła rozmowa, że słuchaj, stary, jakby co się dzieje, jak mogę pomóc, co możemy zrobić i tak dalej. To wtedy nie jest PIP, tylko to jest proaktywne. Ale... No, no, no. I tutaj według mnie pojawia się jedno zasadnicze pytanie, na które jak teraz o tym mówiłeś, to się chyba... Ja przyznam się szczerze, że my też nie do końca chyba odpowiedzieliśmy sobie na nie w firmie. Co to znaczy performance? I to jest klucz pytania. Nie? Czyli, no bo powiedziałeś, że nie mierzymy tego w trybie ciągłym, nie? Ale żeby mierzyć w trybie ciągłym, to tak naprawdę trzeba sobie odpowiedzieć, co to jest ten performance? Nie? Ja bym zaryzykował, ja bym zaryzykował yy, odpowiedź, że to nie ma jednej odpowiedzi, i każda firma może optymalizować pod troszeczkę coś innego. No tak, więc ale chodzi mi o to, że trzeba sobie to, nagrody, to pytanie, wprost, tak? trzeba sobie to pytanie. Trzeba sobie to pytanie zadać, trzeba na nie odpowiedzieć. I tutaj się zgodzę z tym, co Sebastian powiedział na początku tego wątku, że jednak naszej industrii, nie tylko nasze, idzie w powtarzanie schematu. Nie? I nie zadaje sobie tego pytania, tylko wyciąga dokładnie. Bierze schemat, to znaczy mamy te kwartalne review, mamy takie rzeczy. Jest dobrze, i akurat to dam sobie laurkę, a bardziej ludziom, którzy u mnie to wymyślali w firmie, że wiesz, jeżeli się zastanowi, to według czego będziemy oceniać, to skwantyfikujemy to jakoś równo i powiemy, to są rzeczy, które oceniamy, nie? A nie są to takie bla, bla, bla rozmowy, pod tym byłem, było dobre czy nie. Ale chyba no to jest to, nie? Że to, co Sebastian powiedziałeś, Jack Dorsey popatrzył na swoją firmę, powiedział: Robimy proces, który według mnie w naszej rzeczywistości nie ma sensu. Pozbywam się go. Stawiamy na to, co mi jest potrzebne, tak jak Sebastian powiedział. Wojtek potrzebuje performance w tej chwili. Nie? Pytanie, ile firm będzie miało kochones, żeby to zrobić? A ja, ja jeszcze bym dodał coś innego. Jako Industry stworzyliśmy całe pokolenie, całe pokolenie menadżerów, którzy troszeczkę inaczej myślą. Więc bym powiedział, jeszcze zaryzykowałbym, ilu menadżerów faktycznie potrafi w to, o czym mówimy. Tak? Mieliśmy całe lata, gdzie uczyliśmy ludzi, że to jest ten model mentalny, w którym się poruszamy. Performance, reviews co rok itd. Tak tak Więc pytanie: ilu, ilu menadżerów będzie umiało to zrobić? to Kochane, to jest jedno. Znaczy, moim zdaniem to się to dzieje, tylko że to jest pod inną przykrywką. To jest to, co firmy robią, czyszczą swoje ranki. Właśnie po ramach Tylko moim zdaniem oni w ten sposób marnują to opportunity, bo to, co dobrze się udało Drosejowi w tym momencie, moim zdaniem, możecie to inaczej oceniać. Ale przynajmniej to przynajmniej na podstawie tego, co czytamy, tak? Nie wiem, jak to w praktyce wygląda. Że on wzmocnił kulturę, czy on powiedział po prostu wprost, dlaczego na przykład pewnych rzeczy, pewne rzeczy zmieniamy, czego co wywalamy i na co stawiamy. On tam jeszcze powiedział kilka innych rzeczy, o których już tu nie będziemy wychodzić w szczegóły, ale na przykład powiedział o fatalnym wpływie złych liderów. Że. Mhm. I to jest też powiązane z kulturą, no bo zły lider propaguje złą kulturę w swoim, że tak, na swoim, że tak powiem, poletku. A... On tam zrobił też jedną fajną rzecz, tak trochę zawijając, że wskazał osobę, która będzie też za to odpowiedzialna, ale z imienia i nazwiska powiedział, to nie, nie było power of we, musimy teraz być wszyscy za to odpowiedzialni, musimy się spiąć i tak dalej, nie? On powiedział i ustanawiam taką osobę, która będzie dbała o to, żeby byli, żebyśmy byli lepsi, nie? I to jest akurat dobre, bo on jasno powiedział responsibility, no i trzecia taka, znaczy też z powiązana, też powiedział przynajmniej według tego e-maila, on jest podlinkowany, każdy może przeczytać, ja też będę temu podlegał, nie? Bo to jest taka choroba pod tytułem CEO robi coś innego i jest, ma inne ten, a wy tutaj podlegacie temu, nie? a on powiedział nie, nie, ja też będę temu podlegał, nie? I to jest według mnie też silny przekaz do tej kultury. Dobrze, zobaczymy, czy to wpłynie na to, co blog dowiezie. Ja mówię, ja im tam kibicuję, oni wypuszczają w tej chwili ten swój Web5 powoli, czyli rozproszone aplikacje, oprócz wszystkiego innego, co robią. I to jest dość ciekawe. Nie wiem, czy się przebiją, ale zobaczymy. Wojtek. Zamykamy że nas kilkoma nas kilka, nowościami. Tak, tak. Żeby, ciekawych, co tam się w AI wydarzyło. Że, bo właśnie tak, e, cały, cały chaos wokół OpenAI przysłonił. E, historia, historia jest taka, że e, dramat z OpenAI open przysłoniła bardzo cie kilka ciekawych e, rzeczy, które się wydarzyły, e, jeżeli chodzi o e, produkty wokół AI. Więc pierwsza i najważniejsza rzecz: Cloud wypuścił, Cloud, e, e, przepraszam, Antropik wypuścił Cloud 2.1. E, Wersji, gdzie mamy nowe, największe okno kontekstowe w takim modelu, czyli 200 tysięcy tokenów i e, oni się też chwalą, że mają dwa razy mniejszy hallucination rate, który i tak był niski, więc to oznacza, że tak naprawdę można wrzucić już prawie 1000 stron tekstu, e, czyli to jest no, bardzo grube książki, tak, to już są naprawdę grube książki. Duet AI, czyli e, to jest dla mnie ciekawy, ciekawy produkt, to jest może temat na. Całkowicie inną dyskusję, jak różne firmy pokazują kulturę produktową. Ponieważ Duet AI został ogłoszony w maju, to jest produkt Google'a, odpowiedź na copilota, i to się właśnie nazywa Duet AI, i to jest ciągle w preview. Czyli na przykład Google Workspace jest w absolutnie ciągłym preview od pół roku. Chciałem podkreślić, i teraz Google się pochwalił, że w preview kolejnym wchodzi Duet AI dla Google Clouda. I tam oni ogłosili kilka ciekawych rzeczy, natomiast ja jeszcze nie odkryłem, jak można do tego dojść, jak można zacząć z tego używać, bo jak mówię, w preview. Czyli mamy, oni obiecują nam AI Powered Code Assistant ze wszystkimi pluginami do wszystkich najpopularniejszych środowisk. E, mamy assisted Google Cloud e, console, czyli tak naprawdę możemy sobie wskazać logi, po, poprosić o wytłumaczenie, poprosić o wytłumaczenie błędów. Mamy assisted data analysis w BigQuery, mamy assisted database management, czyli optymalizację baz danych e, z wykorzystaniem AI. Co przy na przykład wykorzystaniu produktów typu Spanner e, bardzo e, pozytywnie powinno się odbić na rachunkach. Mamy assisted security management i to jest cieka ciekawa obietnica, więc zobaczymy. Podkreślę, w preview nie wiem, jak tam się dostać. Krok wypuścił, zaczyna wypuszczać, Grok zaczyna być wypuszczany dla użytkowników X. Więc to są takie produkty. Co ciekawego jeszcze się wydarzyło? Intel jest taka firma i ona wypuściła swój model. I jest, faktycznie dostał się do top leaderboard, jeżeli chodzi o Hugging Face, tych modeli 7 miliardów parametrów. Więc e, i tam jest cały podlinkujemy, ale tam jest cała opowieść o tym, że to było trenowane na ich e, AI chipsetach, więc e, taka ciekawostka. Więc Intel zaczyna, zaczyna też brać udział w, w tym wyścigu. No, i jeszcze taki ostatek. Ostatnia rzecz. W końcu znalazłem czas, by dokończyć paper, który się nazywa Language Large Language Models Optimizers, czyli ten, który opowiada o tym, jakie frazy dodawać żeby były lepsze wyniki, czyli na przykład ten słynny Take a Deep Breath and Solve this Problem Step by Step. To pochodzi dokładnie z tego papera to jest paper z Google'a, i się okazuje, że przynajmniej o kilka procent jesteśmy w stanie podbić wyniki z LLM-ów. No i ostatni paper, też, który się ukazał, który mnie zainteresował. Zawsze byłem bardzo ciekaw, jak szybko powstaną um, agenty do inwestycji. Jest faktycznie taki, taki paper Alerta.net, gdzie uniwersytet się chwali, że wzięli tam 41 akcji z rynku amerykańskiego, wszystkie social media, jakie mogli z e-newsy jakieś ściągnąć i się okazało, że ten model bardzo dobrze był w stanie przewidzieć performance tych akcji, więc to jest bardzo ciekawe, bo myślę, że ktoś, kto rozwiąże ten problem, no to wiemy, że ma w rękach maszynkę do robienia olbrzymich pieniędzy. Wszystkie no, linki to... oczywiście przekażemy. Nie byłbym sobą, jakbym nie skomentował i nie dodał czegoś. Taką mam rolę w naszym trio. To czego, znaczy, faktycznie to było widać w ostatnich tygodniach, że Google się uaktual... u... uaktywnił. Wiele paperów nie? opublikowano, tak? Nie tylko, tak ale ten cool. wiesz, pokazali taki model, taki i tak dalej. Z takich rzeczy, których nie wymieniłeś, które wydarzyły się niedawno, Stable Diffusion wypuściło swój model wideo. Tak, przepraszam, um, tak. To jest się. ciekawe, bo jednak ich model do, odnośnie obrazków Gen.AI jest w miarę dobry. Co ciekawe, ten model, który wypuścili do wideo, nie jest komercyjny. Czyli to jest dla mnie zastanawiające, jak oni w to pójdą, bo na tym poprzednim to ludzie zbudowali swoje biznesy, nie? I tutaj jeden z kolei zaczął poprawiać swój biznes pod kątem wideo i ktoś mu powiedział: Wiesz, co? przeczytaj licencję, bo ona nie jest komercyjna, nie możesz tego robić, nie? To zobaczymy, co z tego zrobią. No ale to jest. To dokłada, do tego, to dokłada do tego kamyczka, o którym kiedyś rozmawialiśmy, potrzeba identyfikacji i tak dalej, bo zaczyna się nam robić w miarę dobrze działająca branża wideo. Oj, jeszcze daleko. Taka, tak, ale, ale właśnie taka jedna ciekawostka też, którą ja zaobserwowałem, ona jest anegdotal, ale też nawiązuje do tego, co Karpaty mówił, bo ten sam akurat Peter który się bawił tym wideo, Mówi, przeczytałem white paper, w którym jest napisane, że jak dołożę pamięci, to będą lepsze wyniki, i pokazał, jak działa Stable Diffusion z dużą ilością pamięci i jak nagle po prostu super te obrazki zaczynają wyglądać. Więc to jest kwestia już skalowania infry w różne sposoby, nie? No i duża rzecz, według mnie też tam się pojawia: dużo modeli dookoła dźwięku, to się e, takie nowe zaczęło dziać, nie? Pod tytułem pojawiają się modele do muzyki, pojawiają się modele do głosu, klonowanie głosu, 11 Labs Polski, e, ale nie tylko. Microsoft też w ramach swojego Ignite pokazał swój model, tylko że jest nie można się do niego dostać, jak cię nie zaproszą, który podobno potrafi klonować głos w wyniku 6-sekundowego nagrania. Więc pytanie, znaczy GNI będzie się rozszerzało na to multi nie? I to będzie dość ciekawe, bo w tej chwili to jest głównie wszyscy obrazki. Kojarzą obrazki, a to multi zacznie być szersze. I to się cały Wiesz, czas rozszerza, tak. Bo te, te case, szczerze mówiąc, z Google'a to one i tak nie, nie robią wrażenia, bo Microsoft już podobnie bez... rzeczy publikował wcześniej, zresztą AWS też. E, na przykład ostatnio bardzo mi się spodobało, bardzo fajny pomysł odnośnie takich nieoczywistych scenariuszy, a to jest AWS wypuścił coś takiego, co się nazywa Console to Code jeżeli dobrze pamiętam, czyli ręczne akcje, które wujesz w web konsoli, w swojej chmurze, on automatycznie robi ci z nich kod Infrastructure as Code, to jest coś, co było do tej pory bardzo dużym problemem, ludzie doceniali to, że pewne rzeczy w webie są w stanie zrobić szybciej, no ale żeby to było repeatable, żeby to było automatable, scriptable, to już nie było tak prosto, więc pojawiają się teraz kilka wszystkich użycia. Na ale to bez AI już było chyba dawno temu w konsolach webowych, tak mi się wydaje, przynajmniej Microsoft tam miał takie nagrywanie akcji, coś klikałeś, on ci to robił arma do tego, nie? Google zaczął się ruszać i to jeszcze tylko skończę wątek gen AI, bo to jest akurat Simon Wardley, którego czasami cytuję, ale on fakt napisał takie zdanie, które też mi siadło pod tytułem, że gen AI przestało już być zabawką, tylko to jest taki feature to state, nie? Że oprócz wszystkiego innego, co się wydarzy z llm AI i tak dalej, to... To po prostu Gen.AI zostanie jako osobna już działka Industry. Zobaczymy. By the way, co do tego feature to, featureów w konsoli i tak dalej, Microsoft wiadomo, że dodaje to wszędzie, ale pamiętam, rozmawialiśmy o tym w poprzednim brew. W preview terminal dla Windows jest taki terminal w Windows, nie? Już jest generalnie agent wbudowany prosto w terminal. Więc te wszystkie konsole, które były oparte o AI, właśnie dostały jeszcze bardziej po tyłku i muszą pomyśleć, gdzie jest ich value prop, nie? bo teraz to już jest wbudowane w Windows po prostu. Dobrze, fajnie się rozmawia. AI podpowiedziało mi kiedyś, że optymalna długość naszego odcinka to jedna godzina, dwie sekundy i 13 milisekund. Dzisiaj przekroczyliśmy trochę. Przybieli. Tak, no ale wiecie, OpenAI Drama y, to jednak było, myślę, że i tak nie wyczerpaliśmy odcinka. Na pewno za pół roku będziemy mieli OpenAI Drama 2. Y, zobaczymy. Y, dużo się dzieje. Dziękuję Wam panowie, dla tych, którzy nas słuchają, w szczególności po raz pierwszy. Pamiętajcie, jeżeli nie jesteś subskrybentem, you are missing out. You are missing out. To naprawdę same benefity, specjalne eventy z nami, NFT możemy wydawać, jakby co. Ale nie dowiesz się o tym, jak nie klikniesz. Wszystkie linki będą pod spodem. Zapraszamy też na kofi i na podcast. Na Twittera, no i co? gdzie można I podesłać nam tematy do analizy i rozmowy oczywiście. Dzięki dajemy was, sygnały miło się co rozmawia. do akcji dajemy sygnały co do akcji na naszych kanałach, to jeżeli was zachęci. Dzięki i miłego dnia wszystkim. Dzięki. hej.